Wszyscy wokół są tacy fajni. Nie zniosę tego. Muszę być inna. Zmienię fryzurę i wszystko inne. Tak. Właśnie tak. Teraz można się pokazać. Patrz, świecie, nadchodzi nowa ja. Cześć. O, co ona ma z włosami? Szkoda mi jej. Inni muszą się śmiać. Pewnie musi być jej ciężko. Czekaj, wiesz co? Pomogę ci. Stylowa interwencja. Na początek zdejmiemy gumkę. Tylko, że teraz są w nieładzie. Bo nie skończyłam. Przyda się jakiś kolor. Najpierw flamastry. Odetnę końcówki i wyciągnę wkłady. To mała słomka z tuszem, czyli mogę wydmuchnąć kolor. Przyłożę tylko do ust i... voilà, tuż wychodzi. Okej, jest kolor, teraz krem. Dodam odrobinę do koloru i zaczynam mieszać. Przechodzimy do następnego kroku. Rękawiczki są. Zaczynamy. Nałożę kolor na to pasemko. A teraz owijamy folią aluminiową. Okej. Teraz fioletowy. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Tak. Zobaczysz, jak skończymy. To też owijamy folią. A teraz czekamy. Dobra, sprawdzamy włosy. Zdejmujemy folię i voilà! Strasznie boję się spojrzeć. To moje włosy? Zielone i fioletowe. Wow, są rewelacyjne. Przyda się jeszcze jedna popraweczka. Zdejmiemy okulary. Przecież widzisz dobrze i bez nich. Wiesz co? Kardigan też zdejmij. Połóżmy tam, gdzie jego miejsce. I koniecznie rozpinamy ten guzik. Naprawdę, czuję się piękna. Chodź, lekcje za chwilę. Pora przetestować twój nowy look. Wow, widzisz te same kolory, co ja? Matko, nikt się nie śmieje. Wielkie dzięki. Och, mam nadzieję, że nie stroję się na darmo. Och, nieważne. Wow, dobre to światło. Ciekawe, ile można rzuć gumę. Nieźle się rozciąga. Ale nuda. Głupi piątek. Do bani. Dlaczego nikt mnie nie lubi? Zaraz. Wezmę sprawy w swoje ręce. I po prostu zorganizuję imprezę. Wszyscy chcą się ze mną bawić. Kocham piątki. Życie jest do bani. O, tak, chcę być sexy. Nie wierzę, ale się zmieniła, wow. Okej, ogarnę to jakoś. Ale lepiej ściągnę najpierw okulary. Ta paletka będzie idealna. Trochę cieni do oczu i jeszcze róż na policzki. Nie zapominajmy o maskarze. Teraz usta. Postawię na wyrazisty kolor. Czerwień podkreśli moje oczy. Okej, w końcu jestem sexy. Co to ma być? Ale daleko mam do tej klasy? He? Co oni tacy zdziwieni? Hejka! Muszę stąd jak najszybciej wyjść. Dobra, kogo by tu okraść? Może tą! Do ataku! Aaaa! Potwór! W nogi! Hej, umówimy się kiedyś? Nawet złodziej mnie nie chce! Co za okropny dzień! Ale babcia poprawi mi humor! O, jak się masz, skarbie? Babciu, wszystko
Dlaczego moja wnuczka wygląda jak pajac? Ale się stresuję przed tym testem. Raz, dwa, trzy, start. No to zaczynamy. Muszę znaleźć coś do pisania. Szkoda, że nie znam odpowiedzi. Skończyłam! Jak to niby możliwe? Nie dam rady. Jak zatrzymasz czas? Ona też skończyła? Muszę się uspokoić. Szminka powinna załatwić sprawę. Biedna Melanie! Wszystko jej się z torebki wysypało. Pomogę ci! Hej! Mam pomysł! Próbuję mi coś powiedzieć. To wzór do sprawdzianu! Miło z twojej strony, Claire! Przynajmniej znam jedną odpowiedź. Muszę zacząć dawać korepetycje. Widzimy się po matmie, Annie. Cześć, Annie. Mogę się przysiąść? O nie! Moje okulary! Nic bez nich nie widzę. Gdzie one są? Muszą gdzieś tu być. Nie! Słyszałam, że się złamały. O nie! Soczewki pękły. I co ja teraz zrobię? Moje cenne okulary. Boże, czego tak ryczysz? A, okej. Rozumiem. Zdeka kiepściacho. Cóż, takie rzeczy się zdarzają. Ale czemu zawsze mnie się przytrafiają? Wiesz co? Chyba mam pewien pomysł. Rozwiążę twój problem, Kate. Będziemy potrzebowali plastikowych noży. No i oczywiście suszarki. Nóż ogrzewamy w taki właśnie sposób. Rozgrzał się i można go wyginać. Patrz, zginam tak i się nie złamie. Utrzyma ten kształt, gdy wystygnie. Teraz przyda się pistolet z klejem. Zrób to samo z drugim nożem. Pamiętaj, musimy skleić dwie końcówki. Właśnie tak. Stworzą coś fajnego, gdy klej wyschnie. Widzisz? Zrobiliśmy okulary z plastikowych noży. Wyglądają dosyć uroczo, że tak się wyrażę. Proszę, Kate. Nie są korekcyjne, ale co ci szkodzi przymierzyć? Wow! Nie wiem czemu, ale dzięki nim czuję się lepiej. Wiesz co? Są zbyt urocze jak na ciebie. Słuchaj, Kate. Wstawaj. Popracujemy nad tobą. Wyrzucamy to lipne ubranie. Lepiej. Różowy to twój kolor. Wow, to niesamowite! Jakbym była inną osobą. No to jedziemy. Zawsze chciałam to zatańczyć z popularnymi dziewczynami. Wow, Kate, skąd znasz te ruchy? Dobra jesteś. Ćwiczyłam przed lustrem praktycznie codziennie. Końcowa poza. Udało się! Oj, sorki. Trochę mnie poniosło. Dziwak. Przynajmniej mam fajne okulary.